No, Rychło w czas mi się powiedziało. Zatrzymał się. Dobra, wada. Estetyka elementów, które idą, wpadają do akwarium. Takie coś charakterystyczne, białe, ohydne. Rura, ten wlot, zasys jest tak samo biała, długa, rzuca się w oczy. Coś obrzydliwego. W serii numer 05 Fluwalowskiej te rureczki są bardzo ciemnoszare, ewentualnie czarne, co jest według mnie o wiele, wiele lepszym rozwiązaniem. Kto wie, czy ta charakterystyczna fajka, po co to takie, nie wiem, nie jest po prostu dosyć genialnym chwytem marketingowym, bo nawet jak pójdziemy do kogoś do domu i powiesz, ma fluwala i jest fluwal zamknięty w szafce, zobaczymy tą faję, już wszędzie ją poznamy. Ale to tylko moja teoria. Także, jeżeli chodzi o sprzęt w akwarium, mogliby trochę pomyśleć. Dalej mógłby być ten osprzęt nieco bardziej rozbudowany, na przykład mógłby posiadać skimmer w opcji, ewentualnie mógłby posiadać deszczownicę, a czegoś takiego nie posiada, jest tylko taki wyżyg w postaci, który wygląda jak saksofon. Ja tej rury, a to może później powiemy, na początku poskładajmy może ten filterek. O, proszę. Druga faza filtracji mechanicznej. Jak to, tak? Ja tam, gdzie jest miejsce w filtrze, to zawsze coś tam jeszcze można wrzucić, wbić. Ja tak robię bardzo często. No chyba, żebym rzeczywiście zajechał pompę w ten sposób, ale w tym filtrze tej pompy nie wierzę, że się da zajechać. Jeszcze później, jak się uda, postaram się pokazać, o co chodzi. Tym razem postaram się pokazać, może skleję filmik. O co chodzi z tym płukaniem czystego filtra, bo tutaj idzie Torfex. Jak ja to robię, żeby ten przepłukany filtr mimo wszystko jeszcze raz przepłukać i uzyskać z niego wodę, którą i tak później wylejemy, bo jest to czas podmianki. I w tym momencie postaram się ustawić 100% mocy, to i pokażę, jak ten filterek potrafi walnąć. Dobra, tutaj mam jakieś różne ceramiki z tego co widzę. Ta nieładna, nieładna. Te wolę. Także dzisiaj się troszeczkę w filtrze zmieniło, mechaniki trochę zostało. Więc jest gąba, gąba, watka, ceramika i nie keramzyt, tylko torf. Na górze jest keramzycik. Na to idzie dekielek i na to idzie pokrywa w tenże oto sposób. I tutaj doszliśmy do momentu, w którym chciałbym wszystkich ostrzec. Fluwal ma, zdarzało się, że fluwal potrafił mieć lekkie problemy ze szczelnością. I zauważyłem to na obu filtrach. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że to nie jest aż taki problem. Po czym, jak co, zresztą wytłumaczę może. Ten kolektorek, tutaj jest zawór i nie polecam tym zaworem codziennie sobie kręcić, bo z tego kółeczka, zauważyłem, potrafi pocieknąć kropla. Proszę się nie martwić tak strasznie, bo potrafi pocieknąć w momencie ruchu tego zaworka, ale czasami ludzie na przykład wyłączają filtry, kiedy karmią ryby. Ja wyłączam filtry, kiedy karmię ryby, to dosłownie 5 minut, ale nie chcę, żeby to żarcie tamtego, chciałem dokładnie dać rybom, niech one sobie zjedzą i dopiero filtry włączam z powrotem, także ja je wyłączam z prądu, a nie używam tego zaworu. Jeżeli co, jak filtr jest zduszony u mnie, to sobie ten zawór na stałe, na zawsze w takiej pozycji zostaje i tyle. Z tego potrafi, powtarzam, wylecieć kropla. Proszę nie panikować, to nie pizgnie, nic, tak dalej. Ale jest to jakby szczelnościowy problem. A no, szczelność kubełka to od razu wszystkim włosy dęba stają, prawda? Druga rzecz,
tak jakoś jest spasowana głowica z kubłem. Tu jest uszczelka, tutaj w tym miejscu, ale to chyba nie będzie widać. O co chodzi? Każdy inny kubeł to normalnie robimy tak, że i siadamy na tym filtrze i wtedy on jest dobrze siedzi. W Fluvalu jest taki myk, że jeżeli się go bardzo mocno dociśnie do dołu głowicę, to prawdopodobnie uszczelka nie siedzi w dokładnie w tym punkcie, co sobie producent przewidział i może pociec. Delikatnie, ale może. Zdarzyło się. Wpadłem na co? Na to, że jak użyjemy tych zaworków, proszę, jeszcze raz pokaż. Pyk. Zakładamy głowicę i nie dociskamy, dociągamy tylko i wyłącznie tymi zaworami. Nic się nie powinno stać. Szkoda, że Fluval tego w instrukcji obsługi nie napisał, że nie dociskać. Tak jest to zrobione, że te haczyki wskoczą tą uszczelkę na dokładnie to miejsce. Nieważne. Na dokładnie to miejsce, które chcemy. Dobra. Ten kolektorek mi się podoba, bo łatwo go można założyć i zdjąć. Z tego mi tutaj nigdzie nie pociekło, poza tym właśnie, żeby nie używać tego zaworka za często. No pompka jak to pompka, nic wielkiego. Za moment, aha, rurki. Rurki, słyszałem, że co niektórzy biadolą, że rurki są strasznie sztywne w różnych filtrach. Fluvalo są takie, z początku mi się to nie podobało, dziwne. Znaczy dobrze, że są czarne, bo to jest czarne, a to nie jest, to nie ma logiki. Ale są czarne, to glony się z nich nie budują. Są bardzo giętkie, trzeba przyznać, co jest też w miarę pomocne. Te haczyki mi się troszeczkę nie podobają, mogłyby być zrobione troszeczkę prościej, ale to już jest, no już, to już naprawdę nie ma większego znaczenia. Na koniec chciałem jeszcze jedną rzecz pokazać, taką fajną. Proszę się nie śmiać, nie każdy wie, co to jest. Też mi się kiedyś zdarzyło. Zapytali mnie, a jak ty robisz, że masz takie lustro wody czyściutkie w akwarium? Dobrze zbalansowane. Jezu, jak się pięknie zalałem, prawda? W akwarium dobrze zbalansowanym kożucha nie powinno być. U mnie jest non-topper. We wszystkich akwariach wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia mojej wody. Różnie tam mówią, że są to bakterie, że są to proteiny, czy coś tam, że się kurzy, różnie. Ja nie znoszę tego kożucha, wobec czego postanowiłem oszukać i dopatrzyć się w takie gówno. To jest skimmer. To jest totalny chinol, zrobione w Tajwanie albo innej Kambodży. Dlatego jeszcze się nie powiedziałem. Kosztowało naprawdę grosze. Za to szło długo z Chinów. Działa to tak, że tutaj ma normalne sitko, o, to widać. Tu ma normalne sitko poboru wody i tutaj ma ten koszyczek, który jest, jak widzicie, ruchomy. Tutaj jest pływaczek, także obojętnie jak tam sobie woda wyparuje, to to sitko zawsze działa. Zbiera fajnie z góry te zanieczyszczenia, czyści lustro wody elegancko i żegnaj kożuchu na zawsze. W moim przypadku zarąbiście się to sprawdziło. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Posiada nawet 3 firmy, nie podam. Firma, chuj wie co to. Gdzieś tam na eBayu to chyba kupiłem. I posiada 3 rodzaje tych wężyków, żeby do 3 najpopularniejszych węży używanych w filtrach zewnętrznych to podłączyć. I tyle by tego było na ten temat. Czy ja pokryłem temat? Na pewno, o czymś zapomniałem, ale to już trudno. Mokre Łapska TV. Do widzenia. Mokre Łapska TV. A na koniec obiecany pokaz, wielki mi pokaz przepływu tego filterka. Jest to ten na F306. I przy okazji, co ja robię po czyszczeniu filtra. Po czyszczeniu filtra zaczynam podmiankę. Jak mówiłem przy filmiku o chinolu, i tak to właśnie wygląda. Filtr jest zalany, podłączony i jeszcze zapowietrzony, więc to jeszcze wpłynie jakoś tam ujemnie na przepustowość jego. Więc tak, wystrzał wody do beczki. Normalnie ta beczka tu nie stoi, tylko ja to po prostu podłączam węża i idzie to do ścieku.
Także tak, wystrzał jest podłączony do filtra, a wlot zasys do akwarium, żeby było widać, tak? Przy okazji jeszcze polecam przy składaniu kubełków przed włączeniem ich, a po zalaniu bardzo dokładnie je wytrzeć, żeby sprawdzić najmniejsza kropla, żeby tam nie było, że coś nam tam cieknie. No ale dobrze, no włączmy ten filtr. Może być troszkę głośnawo, jak ta woda zacznie zasuwać. Ustawię filtr mniej więcej tak, jak on pracuje w akwarium. Jeszcze go troszeczkę odpowietrzę. No dobrze. Widać, widać. W akwarium pracuje on mniej więcej, a może trochę więcej. Tak. Natomiast to jest pełna moc filtra, który pokazuje. Rozumieją teraz, o co mi chodzi, dlaczego ten filtr jest zduszony? Mokre łapska na razie.